Remigiusz Brzela, który prowadzi wszystkie nasze kanały kultury. Kochani, ja tylko chcę powiedzieć, że Sabinę Baral poznałam bardzo dawno temu, chyba jakieś 30 lat temu. Spotkałyśmy się na jednym z reunionów w Izraelu, gdzie spotyka się marcowa emigracja. Ci, którzy wyjechali, ci, którzy zostali. I gdzieś kontakt później chyba nam się przerwał. I po wielu, wielu latach, jak spotkałam się z Sabiną, jak przeczytałam jej książkę, nie wiem, chyba nie ma czegoś mocniejszego o marcu 68 niż książka Sabiny. I ja dzisiaj mam taki dzień, więc nie chcę przedłużać, ale wczoraj Henik Reifert, to jest aktor Teatru Żydowskiego, powiedział, miał wypowiedź, że teraz rozumie tych, którzy wyjechali i musieli opuścić swoje domy. Bo to się tak właśnie stało z Teatrem Żydowskim. Ale dzisiaj dzień jest Sabiny. Ja bardzo serdecznie witam gości Sabinę Baral, Krystynę Jandę, witam Państwa. Dziękuję Godzie za te słowa. Rzeczywiście w trudnej sytuacji się znaleźliśmy. Widzowie są z tym teatrem. To jest najważniejsze, że teatr gra. Po raz 20. Przepraszam, tylko przepraszam. Chciałam powiedzieć, że dzisiaj też gramy na placu o godzinie 18. Duży koncert Skrzypka na Dach. Po raz 27 już się spotykamy w tym cyklu Bagaże Kultury, który, jak Państwo wiedzą, na dużej scenie Teatru Żydowskiego jest raz w miesiącu, co jest w ogóle też takim ewenementem, że Państwo chcą się spotykać w niedzielę w środku dnia z artystami i rozmawiać o ważnych wydarzeniach. Bagaże Kultury to taki cykl, którym mówimy o tych bagażach XXI wieku, czyli o tym, co się ze sobą nosi, co się zostawia, o bagażach również emigrantów. Tak się też złożyło, że poprzednie spotkanie z Andrzejem Krakowskim w dużej mierze też było w marcu 68. Spotkanie z Sabiną Baral, no niewątpliwie, Zapiski z wygnania. To jest książka, która, najpierw powiem parę słów o tej książce, bo ona robi nieustannie na mnie wrażenie, mimo że teraz ją znowu czytałem. Z Sabiną prowadziłem spotkanie na festiwalu Warszawa Singera w ubiegłym roku. Pamiętam te emocje, wzruszenie publiczności niesamowite i to potem, jak ludzie sobie też nagrania przesyłali z tego spotkania, jak to jest ważna sprawa, bo Sabina otworzyła swoją książką Zapiski z wygnania coś, co było niepowiedziane. To znaczy, oczywiście relacje z marca 68 były, ale nie było do tej pory takiej relacji, która by była taką relacją z jednej strony oskarżenia, uświadomienia, bo Sabina ewidentnie mówi nie do swojego środowiska, tylko mówi do nas. Sabina Baral mówi w tej książce, że też nikt się za nami nie ujął, nikt się za nami nie wstawił. Na YouTubie możecie Państwo zobaczyć taki filmik z Wrocławia, gdzie Sabina bardzo osobiście mówi o doświadczeniu marca 68 i tam wraca jak rytm takie zdanie. Czy wy w ogóle o tym wiecie? Czy te rzeczy są wam znane? To znaczy, ona nieustannie zadaje to pytanie. Czy wy wiecie, co się nam przytrafiło? Zapiski z wygnania to jest książka, która jest właściwie złożona z dwóch części. Pierwsza część to jest taka relacja Sabiny Baral, próba zrozumienia tego, co się stało. Zrozumienia na bardzo różnych poziomach, choćby zastanawia się z dzisiejszej perspektywy, dlaczego myśmy wtedy nie myśleli o tym, jakie były regulacje, jakie my mamy prawa, dlaczego nie staraliśmy się dotrzeć do dokumentów. Opowiada bardzo precyzyjnie o tym, co było można zabrać i czego nie było można zabrać, i że właściwie całe życie trzeba było za sobą zostawić. I jak absurdalnie upokarzające były spotkania z urzędnikami, z celnikami, o tym, jak jeszcze było trzeba, oprócz tego wygnania, trzeba było spłacić swoje życie tutaj, że było trzeba spłacić studia, jak się było absolwentem, że jeżeli ktoś wyjeżdżał nie wiem, w listopadzie, powiedzmy, to jeszcze musiał oddać pensję. I naprawdę jest to książka, która
stawia słusznie oskarżenie również w tę stronę ludzi, którzy wiedzieli, a nic nie zrobili, nic nie powiedzieli, nie upomnieli się, a z drugiej strony jest historią kobiety, która uzyskuje wiedzę o tym, czym jest tożsamość własna. Jest książką rozwoju też, tam jest taki niezwykły moment, kiedy Sabina opowiada o tym, jak przestała być emigrantką, już jak się wyzwoliła, wyzwoliła z wszystkiego, wyzwoliła z upokorzenia, wyzwoliła z wdzięczności za pomoc, jaką się dostaje za granicą. To jest książka o tym, tu nas nie chcieli. O tym też trudno było mówić po polsku, na przykład jak się wyjechało z tego kraju. Ale Sabina Baral pyta też w tej książce, a gdzie są te emerytury tych, którzy wyjechali? Nawet bardzo robi dokładne wyliczenia. Gdzie są te emerytury Polaków, którzy zostali wyrzuceni z tego kraju? To jest portret pokolenia w gruncie rzeczy, bo to nie jest tylko jej głos, ale też Sabina Baral zwraca się do swoich kolegów, do swoich koleżanek, prosi ich o swoje relacje, jakby miała poczucie, że może będzie za mało obiektywna w tej opowieści, bo jednak stara się być, mimo że jest to opowieść subiektywna, jest to opowieść bardzo prywatna, stara się być obiektywna i pyta innych wokół, jakie macie wspomnienia, jakie macie relacje z tego czasu, co wam było można zabrać, z czym przyjechaliście. Potem wypełnianie tego liftu, tych skrzyń, którą można wywieźć i potem to wszystko okazuje się nieważnymi gratami już, jak się dociera na miejsce docelowe, a się w ogóle nie wie, gdzie się pojedzie, tak? To znaczy w ogóle nie ma tego miejsca przeznaczenia, nie ma miejsca celu, nie wiadomo, gdzie się wyląduje. Za chwilę będziemy o tym szczegółowo rozmawiać. Ja chcę tylko powiedzieć, że to rzeczywiście jest bardzo osobista wypowiedź, przełomowa w moim odczuciu, przełomowa o marcu 1968 roku. Naprawdę nie czytałem podobnej relacji. Wzbudza olbrzymie zainteresowanie Sabina Baral, jeśli w tej chwili po całym świecie ma spotkania w konsulatach ze swoim pokoleniem marcowym też. I ludzie naprawdę uważają, że to jest, ona zabrała głos w ich imieniu. To jest głos tego pokolenia, za co ci, Sabino, bardzo dziękujemy, bo to no, dla mojego pokolenia jest to niezwykle ważne świadectwo. I może, żeby prowadzić Państwa trochę w tę książkę, Krystyna Janda przyjdzie. Wyszliśmy bezpowrotnie z domu. Wiele czasu minęło, zanim nazywaliśmy tam tak jakiekolwiek miejsce na ziemi. W pociągu było niewyraźno, bo w każdym prawie przedziale jechała jakaś żydowska rodzina. Na Wien Westbahnhof. Część z nich się odłączyła, to ci, którzy pojadą do Izraela. Nasze drogi tutaj się rozdzielają. Wstydzę się moich obcasów połamanych przez celników na granicy i próbuję chodzić na palcach, żeby nikt nie zauważył mojego kuśtykania. Jakby to mogło kogokolwiek obchodzić. Prowadzą nas do skromnego, trochę wyświechtanego hotelu. W pokoju zdejmujemy płaszcze i buty. Pozbywam się w końcu tych kozaczków z odłamanymi obcasami. Mama radzi, żeby nie wyrzucać. Prawie nowe te kozaczki, jakoś to się naprawi. Ale nie słucham, nie chcę ich wozić ze sobą. Przypominają mi nasze upokorzenia. Upycham te biedne buty do kosza na śmieci. Kosz jest wiklinowy, za mały. Wpycham je na siłę, aż kosz wygina się i deformuje. Mszczę się i trochę mi lepiej. Razem z butami wyrzucam sobie tę bezsilność, z siebie tę bezsilność, która mnie rozsadza. Jakoś mi dziwnie ich nie szkoda, a przecież tyle nalatałam się po mieście, żeby je zdobyć. Tyle miesięcy dawania korepetycji z matematyki kosztowały. W walizkach zabałaganionych kontrolą celną znajdujemy piżamy, torebki z herbatą i inne symbole normalności. Łazienka jest spartańska, ale prysznic luksusowy, gorący, koi i zmywa trochę tę zewnętrzną warstwę niepokoju. Co dalej? Mama wyciąga z torby grzałkę. Po wojnie prawie w każdym domu w Polsce była taka grzałka. Mamy tylko jeden kubek, więc po kolei pijemy w Wiedniu herbatę przywiezioną z domu. Dokument podróży w kieszeni oznacza, że jesteśmy bezpaństwowi, nigdzie nie należymy, opuściliśmy Polskę bezpowrotnie, nie chcą nas tam. Po kilku dniach okazuje się, że w Wiedniu też nas nie chcą. Mama pyta o nasz lift, tak się nazywa skrzynia,
której zawierzyliśmy dorobek naszego życia. W lifcie jest cały nasz majątek. Sprzedaliśmy prawie wszystko, co mieliśmy, bo w istocie nie mieliśmy nic oprócz zmęczonych staroci i gratów, które zdaniem rodziców nie nadawały się na emigrację. Żydowskie rodziny sprzedawały wtedy całe swoje domostwa. Koniunktura sprzyjała kupującym. Nie wolno było zabierać pieniędzy, należało zatem wydać ostatni grosz. Wszyscy kupowaliśmy więc, co się dało, a to z kolei sprzyjało sklepom. Do podwójnego problemu, jak sprzedać to, co się ma i co kupić na wyjazd, dochodził jeszcze ten nieoczekiwany i najtrudniejszy, mianowicie co wolno zabrać. To ostatnie dręczyło mnie przez wiele lat, bo nie pamiętałam żadnego dokumentu, który by definiował, co można wywieźć z Polski, skoro nie można zabrać pieniędzy. Ktoś kupił za bezcen nasze masywne, dębowe, po niemieckie meble, wśród których wyrosłam. W wielkim, brzuchatym kredensie, za starannie ułożonymi obrusami, przez wiele lat leżała moja ukochana lalka Małgorzata, porcelanowa. Otwierała oczy i miała prawdziwe ubranka. Bardzo ją kochałam i martwiłam się, że musi czuć się bardzo samotna w tym kredensie. Przecież lalka jest jak dziecko, potrzebuje czułości. Ale mama twierdziła stale, że jestem za mała, żeby się nią bawić. Przecież to lalka, taka lalka, śpiąca lalka. Kiedy wreszcie dostałam ją do rąk, lalki mało mnie już interesowały. Nie szkodzi, mówiła mama, dasz ją kiedyś swoim dzieciom. Ale Małgorzata nie przetrwała emigracji. Nie pamiętam, co się z nią stało. Rozklekotaną lodówkę marki Ziu Moskwa, uszczęśliwiliśmy panią Krysię Krawcową z sąsiedztwa. Tę samą, która mówiła o nas Żydzi, ale fajni. Któregoś dnia mama wróciła do domu bardzo zdenerwowana. Żeby dostać kolejną pieczątkę w administracji, musiała zapłacić za mieszkanie, gaz i światło do końca miesiąca, a wyjeżdżaliśmy 20. Złodziejstwo, powtarzała mama w wielkich nerwach. Co ci zależy, próbowałam perswadować, ale mamie akurat wtedy miarka się przebrała. O jedno upokorzenie, o jedną pieczątkę. Dziękujemy za tę interpretację. No, bardzo tutaj jesteśmy poruszeni wszyscy tym tekstem, tą interpretacją, tą siłą tego monologu, niesamowitą siłą monologu. Edka Barala, witam w trzecim rzędzie, jest odwarcie. Jeszcze przy powitaniach to zapiski z wygnania, no symbolicznie nie w Teatrze Żydowskim, tylko w Austriackim Forum Kultury, któremu bardzo dziękujemy za gościnę, które zawsze staje na wysokości zadania. Wielokrotnie tutaj mieliśmy przy festiwalu Warszawa Zingera spotkania w tym miejscu. Panu dyrektorowi Martinowi Majselowi, Ernestine Bejk i pani Jolancie Żukowskiej, która jest dzisiaj i bardzo nam pomaga. Naprawdę jest wspaniała gościna. Bardzo państwu dziękujemy. Sabino, ja nie mogę cię nie zapytać. Światło nam zgasło, ale ktoś się oparł, ktoś o światło. Może pan się oprze jeszcze raz i się włączy. A pani. Nie mogę nie zapytać Sabino, bo teraz ta książka została wydana po raz drugi, uzupełniona też o komentarze czytelników. Jeździsz na spotkania, spotykasz się ze swoim też pokoleniem, ale nie tylko. Ile cię ta książka kosztuje? Ile cię kosztowała? Zawsze sobie faktycznie daję radę, dopóki nie dostaję pytań o rodzicach. Książka wyszła stąd. Nawet nie wiedziałam, że wychodzi. To się tak po prostu zdarzyło. To, co się zdarzyło, wiesz, często inaczej się dostaję pytania, na przykład, czy noszę jeszcze zadry, czy przebaczyłam, czy nadal boli.
I to jest złożona sprawa faktycznie. Czy nadal boli? Jak sobie myślę o tym wszystkim, to boli. Jak słucham pani Krystyny, to boli. Wtedy bolało. Wtedy traciłam coś bardzo namacalnego, bo traciłam wszystko, co znałam. Moja rodzina nie była zamożna, ja nawet nigdy na jakichś wakacjach w Bułgarii nie byłam. Polska była jedynym, co ja znałam. Wrocław, moja ulica, Politechnika, te wszystkie rzeczy dookoła mnie. Więc to wszystko straciłam i to tak jak drzewo. Nieważne, jakie to drzewo bujne i zdrowe, utniesz gdzieś tam i pójdź. Na razie się nigdzie nie przyjmuj, bo jeszcze nie wiemy gdzie. Ale potem, jak już cię dowieziemy, to się tam przyjmij. Potem przeżyłam może najtrudniejszy okres w retrospektywie. Bo przeżyłam obojętność. Wiecie państwo, że odwrotną stroną miłości nie jest nienawiść, tylko to najokrutniejsze z uczuć, obojętność. I przeżyłam obojętność. A jeden z moich recenzentów napisał coś, co mnie też bardzo uderzyło. Powiedział, że żeby stworzyć dla siebie nową tożsamość, bo to musiałam zrobić, trzeba w końcu popełnić samobójstwo tej dotychczasowej tożsamości. Zabić w sobie wszystko to, co łączy mnie z bólem, co łączy mnie ze wspomnieniami, co łączy mnie z poprzednią samodefinicją i zacząć budować coś innego. No ja miałam takie momenty, Remek o tym wspomina, wyrzuciłam w pewnym momencie na śmietnik w tym okropnym Detroit wszystkie moje polskie książki, te ukochane tomiki poezji, to wszystko, co wiozłam ze sobą jak amulety. Wyrzuciłam. Bo musiałam z tym skończyć, żeby zacząć się odbudowywać w inny sposób. I potem już nie mówiłam po polsku. I potem już nie odpowiadałam na listy Jacka. Bo nie wiedziałam, co pisać i nie wiedziałam, po co. On pisał jakieś romantyczne, piękne listy. Pojedź do Bułgarii, pobierzemy się, potem będziemy dalej myśleć. On był chemikiem jądrowym, kto go wypuści. A ja nie miałam obywatelstwa amerykańskiego, nawet jeszcze zielonej karty nie miałam. Jak mnie wypuszczą, to mnie potem nie wpuszczą. To co, ja pojadę mieszkać w Bułgarii i zostawię rodziców w tym Detroit? No i to było takie jakieś catch-22, niemożliwa sytuacja i przestałam. I potem przez 20 lat nie mówiłam po polsku słowa. Nic w ogóle nie istniało. Polska nie istniała. Jak mnie ludzie pytali, skąd jesteś, to mówiłam, że z Europy. Nie chciałam Polsce dać kawałka siebie, bo ta zadra była bardzo duża. A potem wyszłam z tego okresu jako Amerykanka, jako matka amerykańskich dzieci, jako kobieta, która śpiewała swoim dzieciom amerykańskie kołysanki, absolwentka amerykańskich uniwersytetów. A potem, wiele lat później, zrodziły się zapiski z Wygnania. Może trwało tyle lat, żebym mogła o tym mówić. Jak powstawała ta książka? Bo z jednej strony rzeczywiście mówisz o tym, że przez przypadek. Tutaj podajesz też, że pani Janina Rutbuczyńska jakby była takim, no tak spowodowała, że ty to zaczęłaś pisać, ale jak wyglądało twoje wchodzenie w tę rzeczywistość, bo skoro już z siebie wymazałaś, powiedziałaś, dokonałaś tego samobójstwa, wróciłaś do swojej przeszłości i mówisz też, że kwestia opowieści o rodzicach cię też tak dużo kosztuje, to jest niezwykle poruszające to, co piszesz o tej niemożliwości zaadaptowania się też rodziców w Ameryce, przecież nie mówili po angielsku. I chcieliście nie mówić w domu po polsku. Rozmawialiście, widzisz. Jaki był powrót do
tego świata. No, trochę wiesz. Kilka lat temu zorganizowałam zlot mojej klasy we Wrocławiu. To taka też długa historia, bo ja chodziłam do żydowskiej szkoły. Było nas 36 osób w klasie i byliśmy w związku z tym, że aż 36, byliśmy największą klasą w historii szkoły i zdaliśmy maturę. Faktycznie ta szkoła była dla nas wszystkim, ale to inna historia, inna bajka. Z 36 osób 35 z nas wyjechało jako rezultat wydarzeń pomarcowych. Myśmy wtedy byli na trzecim roku studiów. Chyba wszyscy. Różnych fakultetów, różnych uczelni. I pogubiliśmy się. Po prostu się pogubiliśmy. Ja strasznie zazdrościłam mojemu pierwszemu mężowi, który był Amerykaninem, bo on mnie woził do tego swojego miejsca, gdzie się urodził, Grand Rapids, Michigan. I tu jest jego żłobek, a tu się bawił, a tutaj pan Smith go oblał szlauchem niechcąco, coś tego. Ja nie miałam żadnych z tych rzeczy. A przede wszystkim, jak on jechał na class reunion, to ja sobie myślałam, ja nie mam klasy. Po prostu nie mam mojej klasy. Trudno było wspominać, zbierać się, to jeszcze na początku oczywiście nie było jeszcze internetu. No więc 5 lat temu urządziłam ten zlot mojej klasy. Przyznam się Państwu, że nawet nie chciałam, żeby to było w Polsce, bo byli ludzie, którzy pojedzieli, my do Polski nie pojedziemy i de facto nie przyjechali na ten zlot. Ale moi koledzy się uparli, że albo Izrael, albo Polska. Izrael był o wiele droższy. A ja sobie pomyślałam, że jak już pojedziemy do Polski, ja byłam przed tym jeden raz w Polsce, przed tym zlotem, jak już pojedziemy do Polski, to nie pojedziemy w taki cichy sposób, żeby to Wrocław będzie wiedział, że my przyjeżdżamy. Napisałam list do ratusza, dostałam bardzo pozytywną odpowiedź od prezydenta Dutkiewicza i urządziłam zlot. Zlot się odbył. A ja przemawiałam w ratuszu, link do tego przemówienia jest na YouTube, jeżeli Państwo nie widzieli, to ja zachęcam, bo to naprawdę był wzniosły moment dla nas wszystkich, ale i dla Wrocławia. Prezydent się naprawdę spisał we wspaniały sposób. I potem ekipa prezydenta kręciła film z tego spotkania, przynajmniej z tej ratuszowej części. I później ten film jakoś pokazywano w Polsce. Ja wiedziałam, nie wiedziałam, gdzieś tam mi zapraszali, żeby pojechała do Radomia, bo będą pokazywać ten film, czy do Łodzi, czy coś. Ja na to specjalnie nie zwracałam uwagi. Ale miałam tą ciocię, Edka i moja taka przyszywana ciocia w Krakowie, którą Remek wspomina. I ciocia zaaranżowała, że podczas którejś z naszych wizyt w Krakowie ten film, nie faktycznie film już był pokazany, ale spotkanie, żeby rozmawiać o tym filmie, będzie w Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie. Ja się tej cioci trochę bałam, a w gruncie rzeczy strasznie ją kochałam. I jak ona powiedziała, że ja mam iść na spotkanie z Centrum Kultury Żydowskiej, to było ok. Więc poszliśmy na to spotkanie, było niezwykle wzruszające, ale dzień przed spotkaniem siedzę z człowiekiem, który ma być moderatorem tego spotkania. Ja się pytam, jak ty sobie to wyobrażasz? Jak to spotkanie ma wyglądać? Bo oni już ten film oglądali kilka tygodni przedtem i to była tylko rozmowa post factum. No i on mi mówi, słuchaj, przez 45 minut mów o czym chcesz, a potem będą pytania. Znaczy mów o czym chcesz. Co ja mam mówić? Przecież nie miałam zapisków, żeby mówić o zapiskach. No i mów o czym chcesz. Ja się trochę przeraziłam. To nie był Remek, to był... Ja się trochę przeraziłam i poszłam do hotelu i usiadłam i coś tam nabazgrałam. Nabazgrałam coś, co się stało później podstawą pierwszego czy pierwszych dwóch rozdziałów zapisków. No i na tym spotkaniu w Centrum Kultury Żydowskiej ja to przeczytałam.
I tak czytałam ze spuszczoną głową, bo ja zwykle czytam z komputera, podniosłam głowę i patrzę. Wszystkie rzędy, które widziałam, miały łzy wszędzie, smarki. Ludzie po prostu płakali. Później przy jakiejś socjalnej okazji ten pan mówi, ty dalej to piszesz? Ja mówię, nie, nic nie piszę, nie w ogóle o czym ja pisam. On mówi, bo ja to chcę opublikować. I tak się jakoś stało, że bez pachniał jak bez i słowo pachnieć pachniało. Faktycznie byłam w takiej niezwykłej sytuacji, bo ludzie chcieli publikować te zapiski i one nie wyszły. A pod auspicją Centrum Kultury Żydowskiej, nie z ich winy, nie z braku woli, ale po prostu zaraz się znalazł inny wydawca, który pozwolił mi zrobić trochę więcej z książką. Oni mieli ustalony format, w którym oni to chcieli wydać jako część swoich. Oni to nazywają Annual Memorial Lecture, doroczny wykład. I taka piękna seria, i w tej serii się trzeba było zmieścić. A mnie się wtedy rozpuściało i już się nie mieściłam w żadnej serii. To jest emocjonalne, ale bym jeszcze chwilę, jeżeli pozwolisz, został w tym temacie, bo też interesuje mnie to co jest teraz. Jeszcze do twojej książki wrócimy, ale teraz z synami też przyjechałaś do Polski i pokazujesz im Polskę, swoją, nie wiem, czy nie swoją Polskę, ale tę, którą pamiętasz. Co im opowiadałeś i co im opowiadasz, co im pokazujesz, jak oni reagują? Granica w Zebrzydowicach między Polską a Czechosłowacją stała się linią demarkacyjną pomiędzy naszym dotychczasowym życiem a przyszłością. Na godzinę przed stacją w pociągu pojawiła się grupa celników. Wyprosili z przedziału osoby towarzyszące, wujów Janka i Zachariego, braci mamy, a także Jacka, mojego polskiego chłopca. Otwierali, przewracali, grzewali, sprawdzali. Skonfiskowali mój plan Wrocławia, kupiony w sekcji turystycznej w księgarni Ossolińskich na rynku. Okazał się dokumentem państwowym. Obmacywali szwy w moim haftowanym kożuszku. W końcu kazali mi ściągnąć kozaczki, przyjrzeli się podeszwą i właśnie wtedy trach oderwali obcasy. Zostały kikuty. Jacek próbował jeszcze wejść z powrotem do pociągu, zanim pociąg ruszy. Przecież nawet się nie pożegnaliśmy. Tłumaczył celnikom, że musi mi oddać zapalniczkę. Tego Ronsona podarował mi kilka miesięcy wcześniej, na moje 20 urodziny. Chyba zaczęłam przez to więcej palić, bo lubiłam wyciągać go z torebki. Ale celnicy się nie zgodzili i po prostu sami podali mi tę zapalniczkę. Jacka już nigdy więcej nie zobaczyłam. Kiedy pociąg ruszył i zaczął się wytaczać z ostatniej polskiej stacji na naszej drodze, patrzyliśmy przez zamknięte okno na braci mamy. Stali obok siebie, bez ruchu. Część rodziny mojej mamy przeżyła wojnę na rodzinnych polach. Doglądali ich tam szlachetni, bohaterscy sąsiedzi. Babcia Goldman też tak przeżyła, ale zabili ją po wojnie chłopi z sąsiedztwa. We wsi Nowosielce pod Sanokiem, gdzie rodzina mieszkała od dziada pradziada. Myśleli, że ona jedyna przeżyła, a Goldmanowie mieli pola i sady. Mój wujek Zacharię, który stracił dzieci w Oświęcimiu i który ją znalazł, znał winnego. Ale cóż, teraz, znając już Zbigniewa Herberta, tłumaczyłabym wujowi, że ci, co po nas przyjdą, będą uczyli się znowu najtrudniejszego kunsztu – odpuszczania winy. Ale nie wiem, czy wujek chciałby to zrozumieć. A pola i sady i tak za chwilę upaństwowiono. A wy o takich rzeczach wiecie? Byliśmy przez tydzień. A kilka dni w Krakowie, kilka dni we Wrocławiu i wczoraj
bardzo emocjonalna wizyta w Polinie. Wycieczka w stylu roots, korzenie. To mój pierwszy raz w Polsce. Nie mówią słowa po polsku. Są bardzo typowymi reprezentantami drugiego pokolenia naszej emigracji. Przynajmniej tej w północnej Ameryce. Nasze dzieci mają bardzo mało wspólnego z Polską. Ale wiedzą, że my stamtąd jesteśmy. Wiesz, uderzasz w taki mocny dzwon, dlatego, bo ja muszę powiedzieć, w Ameryce w pewnym sensie jest trudno być Żydem. A w Polsce było łatwo być Żydówką, bo ja nie musiałam nic robić na ten temat. Pani Krysia, która mówiła o nas Żydzi, ale fajni, ona pamiętała, że my jesteśmy Żydami. Wszyscy pamiętam, Jędrek, co rzucał we mnie kamieniami, ta tarcza 7 liceum, tej żydowskiej szkoły, do której chodziłam. Ja nie pochodzę z domu, gdzie religia była ważna. Mama faktycznie pochodziła, ale mój dziadek taki fajny Żyd z piękną brodą i tak dalej. Ale po wojnie mama się odwróciła od Boga, bo uważała, że Bóg się od niej odwrócił. Została sama. I u nas w domu nie było obrządku, nie było niczego, do czego ja bym się mogła przyczepić, bo to jest judaizm. Ale wszyscy wiedzieli, że my jesteśmy Żydami i wszyscy nam o tym przypominali, często w niesympatyczny sposób. To ja nic nie musiałam robić na temat bycia Żydówką. Ja chodziłam do tej mojej szkoły, robiłam co mi kazali, ale było bardzo łatwo być Żydem, bo nic nie musiałam robić. A potem przyjechałam do Ameryki i nikogo nie obchodziło, dalej nikogo nie obchodzi, że jestem Żydówką. You're Jewish? Okay. I ja byłam na to zupełnie nieprzygotowana. Po kilku latach tak sobie zreflektowałam, że jak ja chcę być Żydówką, a wiedziałam, że muszę, nie z jakiejś racji urodzenia i nie z racji genetycznej, to mnie mniej interesowało, ale jako in memoriam. Nie mogę pozwolić na to, żeby to się na mnie skończyło. Po prostu nie mogę, za dużo grobów jest za mną. No i musiałam się nauczyć być Żydówką. Jakoś sobie wymyślić moje żydostwo. Nasi chłopcy znają to żydostwo, jakie ja wymyśliłam. Ale wszyscy trzej mieli bar mitzwy, wszyscy trzej chodzili do jakichś żydowskich szkół, wszyscy trzej jeździli na jakieś żydowskie obozy, gdzie paliło się świeczki na szabat, u nas my nie palimy. Nie za często paliły, jak oni przyjeżdżają, to palimy. I wszyscy trzej mają dylematy. Faktycznie wczoraj wieczorem myśmy całą kolację o tym przegadali. Bo też nie wiedzą, jak być Żydami. Wszyscy trzej mają partnerki nieżydówki. I co ja im mówię? Co my im z Edkiem mówiliśmy? W tym budynku mieszkaliśmy, jak się urodziłam, a potem tutaj, a tutaj szkoła, a tutaj uczelnia. Edek ich zabrał do Rokitnicy, gdzie studiowałam medycynę. Ja pokazałam budynek Politechniki Wrocławskiej. Zabraliśmy ich do Auschwitz. Faktycznie niewiele faktów było nowych, ale emocje były mocniejsze niż można wskrzesać po prostu opowiadając. Przejeżdżaliśmy koło Płaszowa, gdzie nie ma nawet jednego znaku.
psy tam latają. Edka, rodzice byli więźniami w Błaszowie, uciekli stamtąd. I wczoraj bardzo intensywny kilka godzin w Muzeum Polin z angielskojęzycznym przewodnikiem. Wszyscy lubią schaboszczaki i pierogi. I dosyć dużo wódki się polało. I oni stanowczo wiedzą, że są potomkami polskich Żydów. Chociaż ja mówię jeszcze inaczej. Kiedyś się właśnie z tą ciocią wdałam w wielką dyskusję. Ona mi mówiła, ty jesteś polską Żydówką. A ja mówię, nie, ja jestem amerykańską Żydówką urodzoną w Polsce. I faktycznie nie jestem pewna, jak nasi chłopcy i dziewczyny. Dziewczyny już były w Polsce przedtem. Nie mówiłaś o sobie, że jesteś Polką po 68 roku? Nie. Nie. Już Polska była jedynym krajem, gdzie ja nie mogłam być Polką. Ja chcę w pełni podkreślić wam, dlatego że nie chciałam. Chcę zapytać też o, mówisz, drugie pokolenie synów po emigracji, a ty jesteś drugim pokoleniem po Holokauście, które teraz ma taki wyraźny głos, też jest taka narracja, wraca. Narracja drugiego, czy właśnie pojawia się w ogóle drugiego pokolenia, choćby u Mikołaja Grinberga w rozmowach też, gdzie w końcu dopuścił, jakby ktoś dopuścił do głosu, to drugie pokolenie po Holokauście. Jak ty to rozumiałaś, pokolenie swoich rodziców i to, co się stało wtedy, jak byłaś we Wrocławiu, jak byłaś tu, jak dorastałaś? Czy ta trauma się na ciebie przełożyła? Oj. No to jest drugi temat, z którym mi trudno. Ja nie znałam dnia bez traumy. To znaczy, ja chcę podkreślić. Ja zauważam, moi przyjaciele przyjechali ze Sztokholmu. Witamy Państwa. Ja byłam normalną nastolatką, normalnym dzieckiem. Pełnym radości życia. Uwielbiałam poezję, miałam zainteresowania, byłam dobrą uczennicą. Takie dobre dziecko. Ale nie miałam dziadków. Żadnym. Co mi się specjalnie nie wydawało dziwne, bo nikt nie miał dziadków. Z mojego milieu. Mieszkałam naprawdę wśród nienormalnych ludzi. To była taka dzielnica, gdzie było dużo Żydów, niedaleko synagogi, na Włodkowica we Wrocławiu. I każdy miał swoją historię, jakąś nienormalną. I ja ciągle przychodziłam do domu z jakimiś wrażeniami, że mama Lali Mociklińskiej stoi na balkonie i krzyczy, żeby Lala poknęła, a mnie to śmieszyło, bo Lala już była gruba. A moja mama mówiła, ty się masz nie śmiać i z szacunkiem do tego, bo pani Mocieklińska spędziła 3 lata w szafie i głodowała. I teraz pasie tą Lalę. Jakaś pani waliła głową w ścianę, straciła swoje dzieci w Oświęcimiu. To nie były rzeczy, których ja byłam świadoma, ale to były rzeczy, o których się mówiło na porządku dziennym. A ja oglądałam to czy tamto, jak każde dziecko. Na sądny dzień, był jedyny dzień w roku, kiedy moja mama szła do synagogi. I na tej synagodze we Wrocławiu
były tłumy, nie można się było dopchać. I każdy tylko świeczki palił. I tych świeczek było całe morze. Interpretacja historii była inna, to co nas uczyli było inaczej niż powiedzmy teraz, to co nasi synowie słyszeli w Polin. Jakie dziecko rozumie wagę 6 milionów? Nie wiem, czy ja wiedziałam, ile zer to jest. Ale ja teraz też nie rozumiem 6 milionów, tylko sobie rozumiem 1, 2, 3, 4. Każdy miał marzenia, każdy miał życie. Ja myślę, że nie miałam dnia bez traumy. I zawsze kocham poezję, tak jak może wspomniałam. I należałam do jakichś kółek, gdzie się recytowało poezję. I tak mi się wydaje teraz, że jedyną poezję, którą nas karmiono, to była poezja poholokaustowa. Bo jeszcze do dzisiaj pamiętam takie niektóre rzeczy. Ale ja chyba nie miałam dnia bez traumy. Dla mnie trauma Holokaustu to był chleb codzienny. Ja myślę, że wszyscy byliśmy tacy. Czasami sobie siedzimy właśnie z przyjaciółmi w Sztokholmie i stół się ugina od dobrych rzeczy i się śmiejemy. I to takie rzeczy, które wychodzą, tak sobie rozmawiamy. Tam matka w Kazachstanie. Ja pamiętam, kiedyś pojechaliśmy na wycieczkę, mała grupa nas pojechała do Uzbekistanu. Jakąś taką mieliśmy fantazję i Wojtek to zorganizował, pojechaliśmy do Uzbekistanu. I weszliśmy, to było chyba w Bucharze, Jurek, tak? Tak, wchodzimy do jakiegoś pokoju w Bucharze, taki pokój przyległy do synagogi. I Jurek, też ze Sztokholmu przyjechał, Jurek, zaczyna zadawać jakieś pytania, a tutaj drzwi, a to ty. Mówi, mój ojciec ten pokój mi opisywał. Jestem Bucharzem. Myśmy z tym wyrastali. To była część naszego. Część naszego rdzenia mózgowego. Ja zapytałem cię o to, dlatego że zwróciłem. Nasi rodzice, starsze pokolenie naszej emigracji, byli bardzo zróżnicowani. Byli wśród nich żydowscy Żydzi, żyjący żydowskim życiem, byli polscy Żydzi. Ci wierzyli, że można bezkonfliktowo być równocześnie Żydem i Polakiem. Byli też powojenni polscy marrani, którzy swoje żydowskie pochodzenie ukrywali, czy to z konieczności, czy też było im tam tak łatwiej. Ich żydostwo wywleczono na jaw w ciągu ostatnich miesięcy jako najbardziej haniebną tajemnicę. Byli partyjni i niepartyjni, tradycyjni i nowocześni, wykształceni i prości, wierzący i ateusze. Byli tacy, których rodziny były polsko lub żydowsko, rosyjsko, żydowskie, mieszane z miłości albo z wdzięczności za uratowane życie. Niektórzy mówili piękną polszczyzną, niektórzy śpiewnie zaciągali na wschodnią nutę, inni żydłaczyli i kaleczyli język. W niektórych domach mówiono widzisz. Ich ukochany pisarzem równie dobrze mógł Szolem Alechem, Isaac Basewicz Singer, Kochanowski, Mickiewicz lub Puszkin. Ale wszyscy oni należeli do tej nielicznej garstki ludzi, którzy ledwie przeżyli niedawny Holokaust. Przetrwali głód, wyczerpanie, niepojęte straty i ból, przerażenie okrucieństwem sprawców zbrodni, obojętnością sąsiadów, własną samotnością. Znikły ich liczne rodziny, powychodzili z lasów, z dziur w ziemi, z szaf, piwnic i strychów, wyszli półżywi z obozów, wrócili z Syberii i z Kazachstanu do domu, do Polski. A potem przez następne 23 lata nie wyjechali,
mimo że kilkakrotnie było to możliwe. Chcieli mieszkać tutaj, tu, gdzie urodzili się ich rodzice i gdzie urodziły się ich dzieci. My, po wojennej Gehennie, po latach cierpienia i strachu, mimo wszystko jeszcze raz zdecydowali, że Polska to jest ich kraj. I tych ludzi w 1968 roku Polska wyrzuciła. Wszyscy byliśmy zaszczuci, choć każde z nas chciało to wszystko przetrwać z podniesioną głową, bo kiedyś w końcu przekroczymy granicę, zostawimy to błoto za sobą i znowu będziemy ludźmi. Gdzieś indziej będziemy ludźmi. Nasz wyjazd, jak i związany z tym okoliczności, przeszedł bez widocznego echa. Niektórym może było przykro i wstyd. Ci, którzy nas żegnali, wracali nieraz z dworca kolejowego spłakani. Inni liczni zarobione łapówki, liczyli zarobione łapówki i cieszyli się nowym pożydowskim dobytkiem. Nikt się za nami nie ujął. Holokaustu, o której nie piszesz dużo, tylko takimi refleksami, pisząc o rodzinie tego wuja Zachariego i o historii swojej mamy, o historii rodziców Edka, że na to nakłada się taka narracja o Holokauście, bo używasz takich słów w tej książce, które mnie uderzyły, bo pisząc o 68 roku, piszesz po pierwsze, że 68 rok to właściwie twoim zdaniem współczesna wersja pogromu, że właśnie takiego zdania nie krwawego, ale skutecznego, bo pozbyliśmy się Żydów z Polski. Potem piszesz, że w końcu wyjeżdżamy, to już zostaniecie sobie z tym swoim antysemityzmem bez Żydów, prawda? Kiedy cytujesz też znajomych ze swojego pokolenia, to pojawiają się takie słowa, że jak wyjeżdżali w 68 roku, ktoś mówi, HJ, inicjały, rodzice szmuglowali swoje dokumenty, nie? To szmuglowali to słowo, które ewidentnie nam się kojarzy z tym językiem, językiem wojennym. Dlatego cię o to zapytałem, ale też przy tej historii, którą powiedziałeś przed chwilą, że zawiozłaś synów też do Oświęcimia. Też tam jest historia w tej książce, jak wujek Zacharię zawiózł cię do Oświęcimia. I jak wtedy ty właściwie się natychmiast rozchorowałaś. Czyli to, co teraz o czym mówisz, że te domy były nienormalne, te historie były nienormalne, tam musiało do ciebie w taki sposób bardzo fizyczny trafić. Tak, tak. To był jakiś moment crescendo. Jakiś taki moment, kiedy to nie było, co moja mama mówi, albo że tych dziadków nie ma, jakichś teoretycznych dziadków nie ma, ale takie bardzo namacalne. To, o czym Rymek wspomina, to taki moment, kiedy we Wrocławiu była ospa, epidemia ospy i rodzice mnie wysłali z tej ospy, żeby uniknąć kwarantanny, wysłali mnie z tej ospy do wujka, do Mysłowic. I ja miałam chyba 12 lat, wujek się uparł, że ja powinnam pojechać do Oświęcimia i zobaczyć. Ja się broniłam rękami i nogami, ale zdajcie sobie Państwo sprawę, ja już wiedziałam dostatecznie, żeby się bronić przed tym. Ja, to też jest jakaś taka późniejsza refleksja. Znaczy wiedziałam, co to jest, ale wujek się uparł, musisz to zobaczyć. No i pojechaliśmy do tego Oświęcimia. Jakąś ciuchcią, on mieszkał w Mysłowicach i taką ciuchnią się pojechało do tego. No i tam idziemy i tam jeszcze to wyglądało całkiem inaczej niż teraz. Ja nie wiem, czy ktoś z Państwa miał to bolesne doświadczenie, żeby przejść przez Oświęcim wtedy, ale te sterty włosów leżały, tak po prostu leżały i jakieś okulary, jakieś walizki, jakieś coś. To było strasznie przejmujące, ale ja się tego spodziewałam. Bo to ja tego nie dotykałam, to nie dotyczyło mnie. A potem doszliśmy do tych krematoriów. I ja też sobie dawałam jeszcze radę z tym, że to są krematoria, ale wujek wyciągnął talit
i się owinął tym talit, nie tak jak Żydzi się normalnie gdzie na ramiona kładą, czy powiedzmy na głowę i na ramiona, ale tak się owinął całkiem, z twarzą, z głową, ze wszystkim i tylko słyszałam, jak szlochał. No i się rozchorowałam tam, gdzieś dostałam wysokiej gorączki, zawieźli mnie do jakiegoś szpitala gdzieś i stwierdzili, że ta dziewczyna chyba ma ospę, bo się takiej gorączki dostałam, ale gorączka przeszła następnie. Może tamtego dnia zrozumiałam trochę lepiej ból. Ból jest łatwo doświadczyć, ale trudno zrozumieć. Ja może zapytam o ten głos twój, o jego donośność. Łukasza Kosa, widzę reżysera, rozmawialiśmy po spotkaniu poprzednim z tobą, z Łukaszem, który był wtedy w próbach z panią Danutą Szafrarską do sklepu przy głównej ulicy. Pamiętam, Łukaszu, jak mówiłeś, że ta powieść Sabiny, ona ci się nałożyła na tę historię tej Lautmanowej ze sklepu przy głównej ulicy. Co dla ciebie z innego pokolenia było w tym głosie? Że mogę cię zapytać, ale chciałbym Sabinie dać moment. Ja też bym chciał. Znaczy jedna rzecz, to chciałem tak powiedzieć, że dla mnie to jest jedna z najważniejszych, znaczy to jest najważniejsza książka o 68 roku. Dla mnie to jest jedna z najważniejszych książek w ogóle, jakie czytałem. Ona mi coś dała tak w życiu zupełnie mocnego. Inne książki, ja teraz przy okazji właśnie pracy nad tym przedstawieniem w teatrze, dużo czytałem o 68, bo chciałem się dowiedzieć. Też zacząłem rozumieć, że to jest właśnie historia moja i mojej rodziny. I to jest tak, że przy tych wszystkich książkach to wszyscy siedzą i kiwają głowami, trochę ziewają. No, Gomułka, uniwersytet, strajki, aha, no tak, Moczar, wiemy, Dziady, Dejmek. Tak. A przy twojej się płacze. I teraz siedzę i znowu mi się chce płakać cały czas i cię słucham. Ja uważam, że to jest tak, a to jest taka historia, przy której nie można inaczej. No i że to jest, i na przykład ja mam takie pytanie do ciebie, dlaczego to nie wychodzi? Dlaczego dotąd nie powstała żadna książka, która by w tak emocjonalny sposób potrafiła to opisać, bo przecież bo powstało dużo rzeczy i wszyscy chcieli jakby oddać wagę tego, a ja mam wrażenie, że to cały czas nie wychodziło. No i teraz była premiera w Teatrze Żydowskim, co jest ciekawe, że moich kolegów o 68 i to wielkie nadzieje też mojej takie podniecenie wzbudziło. I powiem, że i też byłem totalnie rozczarowany, bo to była znowu ta sama historia i taka dosyć taka jakaś, że ta prawda jest gdzieś pomiędzy, że to jest gdzieś wszystko skomplikowane i strasznie dużo rzeczy się tam na to nałożyło i polityka oczywiście, no i że to wszystko w komunie się działo. I mam, że właśnie cały czas, ja nie wiem dlaczego to nie wychodzi, no. Dlaczego jest tak trudno. A druga rzecz jeszcze, no może to pytanie, to bym chciał ci zadać, a druga rzecz, dla mnie ta książka jest ważna, bo ona mówi o godności. Bo to jest ciekawe, że ja na przykład jak zacząłem temat, bardzo zacząłem robić sklep przy głównej ulicy z powodu Idy Kamińskiej. Ida Kamińska, jak wiemy, ona wyjechała właśnie w 68 roku i rozmawiałem z bardzo wieloma ludźmi o tym i ciągle się pojawiało takie zdanie, że ona szybko sobie zdała sprawę, że zrobiła błąd. Trzeba było to przeczekać i by miała teatr, by została. To był błąd. Ona się w Ameryce zorientowała, że to było. Ja po twojej książce i jeszcze po wejściu jakby głębiej w temat, to było jasne, że ona nie miała wyboru. Ale jednak, i to poważni ludzie, tacy naprawdę myślący mi to mówili. Ale jakby w takiej świadomości to jest tak, no tak praktycznie. Po co ona? Trzeba było schować głowę, przeczekać parę lat i by wszystko było dobrze. No jednak ten teatr jakoś przetrwał, jakoś tak. Dla niej to było oczywiste, że zostanie tutaj oznaczało pochylenie głowy, powiedzenie nic się nie stało, antysemityzmu nie było, mamy teatr żydowski, funkcjonuje.
Ida Kamińska, wspaniała wielka aktorka, jest jej dyrektorką dalej, więc o co chodzi? Ale jednak ciągle takie, że mogła zostać, no to tak jakoś ciągle to pokutuje. Znaczy, mówię, że to mówią i ludzie mojego pokolenia. No i teraz to pytanie o tą godność i dla mnie to jest jakby pytanie o tożsamość Żydów polskich, którzy zostali po 68. Bo ja jestem jakby z tymi ludźmi związany jakby bezpośrednio. Część mojej rodziny wyjechała, jest do dzisiaj w Australii i się widzimy raz na 20 lat. A część została i jakby ja mam wrażenie, że jakby jakość życia żydowskiego w Polsce jest słaba. Nie obrażając tu... Ja miałem zawsze wielki problem z tym utożsamieniem się. Ja pamiętam, jak mama nas pierwszy raz zabrała, mnie i brata, do gminy. Jeszcze wtedy nie było synagogi Nożyków odbudowanej. I byłem zszokowany, przy drzwiach stał taki gruby pan starszy, który tak powiedział, zatrzymał brzuchem moją mamę i powiedział, czy pani jest Żydówką? Ja już byłem przerażony. Inaczej, i rzeczywiście tam było tak nieprzyjemnie, tam było tak wiele tak nieprzyjemnych ludzi, że ja zwykle uciekałem potem od tego środowiska. A mój brat jakby inną drogę wybrał ten. Nie wiem, i ta książka twoja mi uświadomiła, że jednak cały czas to jest dla nas tutaj, którzy zostali, to jest ciągle pytanie, co myśmy zrobili z tym 68. Czy my też, bo ja już nie mówię o Polakach, ale czy myśmy się upomnieli o to i zadali to pytanie. I to jest jakby jeszcze druga też ważny message tej książki, który jakby gdzie indziej nie był. No. To o godności, to powiedzmy, że tam to zdanie choćby pada w książce, dlaczego oni wieźli te trumnę, to co pani Krystyna Janda czytała na początku. Ty piszesz, dlaczego oni wieźli te trumnę, chyba dla godności. Dostaję pracę szybko i niespodziewanie. Hajas to organizacja, która sprawia, że nasza imigracja jest w ogóle możliwa. Zadaniem Hajasu jest przesiedlenie Żydów z krajów, w którym jest im trudno, do miejsc, gdzie możemy żyć spokojnie. Spośród osób, które przewinęły się przez nasze biuro, zapamiętałam rodzeństwo brata i siostry w wieku moich rodziców. Humaniści, oboje zostawili profesury na Uniwersytecie Warszawskim, pewnie więc nie będzie im łatwo w obcym kraju. Wiozą ze sobą kota, który najwyraźniej jest ich jedyną rodziną. Kot stanowi niezwykłe wyzwanie logistyczne i administracyjne. Jest chyba pierwszym zwierzęciem naszej emigracji. Mój szef, Sergio, nie wydaje się zadowolony. Mruczy pod nosem, nie płacą mi za zajmowaniem się kotem. Uczymy się wiele przy okazji kota, który będzie potrzebował chyba kosztownej kwarantanny. Jego właściciele w obliczu każdej trudności wpadają w rozpacz. Boją się, że to już koniec, że zaraz ktoś powie, że kota nie można zabrać, a przecież bez niego ani rusz. Ja, która do niedawna popijałam grzane wino w pałacyku studenckim, moim największym problemem były równania różniczkowe, nagle zaczynam pojmować, że tu nie chodzi tylko o miłość do kota, ale też o odpowiedzialność. Przecież zabrali go z Polski, stworzenie im ufa, a tu w Rzymie koty są chude i bezdomne. Kot w końcu wyemigrował do Ameryki z osobnym biletem lotniczym, na swoim własnym fotelu pomiędzy nimi. Ważna lekcja. Odpowiedzialność i zaufanie. Inni starsi państwo wiozą ze sobą z Polski trumnę, w którą wiele lat temu została pochowana ich córka. Umarła w dzieciństwie na szkarlatynę. Trumna została wykopana na cmentarzu, bodajże w Łodzi. Nawet nie próbuję sobie wyobrazić, jakich cudów łapówkarstwa trzeba było, aby to osiągnąć. Inne pytanie bez odpowiedzi. Co tę rodzinę doprowadziło do decyzji o wyjeździe?
Trumna przyjechała jako bagaż specjalny, bo do liftu przecież nie mogła pójść. Nie mam pojęcia, gdzie ją ulokowano w Wiedniu, jak dojechała do Rzymu i gdzie jest teraz. Władze włoskie domagają się, aby ją otworzyć i dokonać inspekcji. Bo przecież kto wie, co w niej jest. Narkotyki? Denerwuje się urzędnik. Na czas pobytu we Włoszech trumnę trzeba było gdzieś ulokować. Była mowa o krypcie na cmentarzu. Trudno jednak wynająć ją tylko na kilka miesięcy. Nie bardzo wiemy, co z tą trumną zrobić. Może jakiś garaż poza miastem. Sergio nie chciał nawet o tej całej sprawie słyszeć. Powtarzał, że lepiej, żeby on nic nie wiedział. Krzyczał na mnie, żebym ja nic nie mówiła i zostawiła rzecz innym. Ale w ambasadzie amerykańskiej trzeba było coś o tym opowiedzieć. Przecież staraliśmy się o pozwolenie wwozu trumny do ich państwa. Informacja, że to po prostu zamknięta trumna, mogła nie wystarczyć. A ja nawet nie wiedziałam, gdzie ona się znajduje. Rodzice od trumny nie płakali, nie rozpaczali. Mieli to już dawno za sobą, nie mieli żadnych wymagań. Byli po stoicku spokojni i godni. Było jednak jasne, że bez tej trumny nie pojadą. Kiedy po wielu miesiącach opuszczałam Włochy, skomplikowane formalności nadal były w toku. Nie wiem, czym się to skończyło. Lekcja, niektóre straty są nieodwracalne. Ludzie, którzy jadą z trumną. I faktycznie nie rozumiałam. Zaczynałam sobie zadawać jakieś takie pytania, dlaczego ci ludzie wyjechali, a dlaczego ci ludzie wyjechali. Dla mnie było jasne, dlaczego ja wyjechałam i moi rodzice. Ale ci z trumną, o czym oni rozmawiali, jak siedzieli w domu i decydowali się wyjechać? I sobie planowali, że tą trumnę jakoś kopią, że ją zabiorą ze sobą. O czym oni rozmawiali? Co spowodowało, że oni się zdecydowali wyjechać? Musiała być godność, tylko. To nie byli zamożni ludzie, tacy jacyś robili wrażenie bardzo prostych, godnych ludzi. Jeden z moich recenzentów napisał ciekawą rzecz, bo on pisze, ta książka jest o tym, i ta książka jest o tym, i ta książka jest o tym. Ale jak podsumowuje, to mówi, jeżeli ta książka jest o czymkolwiek, to jest o obronie i odzyskaniu godności. Ja tak mój wyjazd z Polski rozumiałam. Oczywiście z całą butnością młodej dziewczyny, która sobie nie zdawała sprawy absolutnie z ceny tego wszystkiego. Myśmy sobie, nikt sobie nie zdawał sprawy, jaka cena będzie tego wszystkiego. Cena w każdym sensie. Rodzice, jakieś dramaty najprostszych rzeczy. Ale w obronie godności. I wiesz, Łukaszu, jak myśmy wyjeżdżali, to myśmy byli święcie przekonani, że niech ten ostatni zgasi światło, że za nami już Żydów nie zostanie. Myśmy byli przekonani, że jesteśmy ostatnimi Żydami Polski. Jak wyjeżdżaliśmy. A przynajmniej wtedy, jak w Rzymie, kiedy ta lawina się zaczęła, kiedy te dziesiątki, setki ludzi, codziennie inny pociąg. Ja się musiałam uczyć nazwisk tych ludzi, gdzie oni chcą jechać i jak to. I coraz więcej. To fakt, że powiedzieli we Wiedniu, my was tu nie chcemy, bo my byśmy byli przygotowani na kilkadziesiąt rodzin, a tutaj cały eksodus. Godność była chyba wielkim aspektem tego wszystkiego. A później to jakoś na Facebooku zacząłem odkrywać, że są ludzie tutaj, którzy się nazywają Żydami. Ale powiedzmy też, że ty profil taki prowadzisz na Facebooku właśnie, w którym też bardzo dużo na temat wydarzeń i kultury żydowskiej piszesz, historii. Tak, zaczęłam kilka lat temu prowadzić coś, w tej chwili jest, nie mam czasu na to. Ale nazywa się My Jewish Semalage, żydowskie wydarzenia, żydowskiej historii, które się staramy upamiętniać. I to wszystko jest w dalszym ciągu dostępne. Ja sobie przyrzekam, że ja do tego wrócę, bo bardzo chcę, bo tam są tysiące ludzi, którzy się tym interesują i piszą komentarze i
faktycznie ja już tam nie wracam od kilku miesięcy, a liczba ludzi, którzy odwiedzają, ciągle rośnie i to jest naprawdę wzruszające dla mnie. A ważne, ja to pisałam w dwóch językach, w polskim i w angielskim równocześnie. A zaczęłam pisać po angielsku, a potem sobie zdałam sprawę, że jest dużo czytelników, którzy się wyrażają po polsku. I to był faktycznie może początek tego całego tego. Ja się nigdy ludzi nie pytam, czy oni są Żydami, czy nie są Żydami, ale jak piszą po polsku i no już z wieloma się spotkałam, a w czasie tych autorskich spotkań w Polsce. Ja nie wiem, Łukaszu, jak ja bym sobie dała radę z żydostwem w Polsce dzisiaj. Szczególnie dzisiaj. Ja nie wiem. Ja sobie tak myślę, z Gołdą rozmawiamy, co się teraz dzieje. Ona się czuje odpowiedzialna za cały teatr, za 100 ludzi. Tam stara się trzymać to wszystko do kupy i jakieś pozytywne spojrzenie na to wszystko. A jak ty sobie dajesz radę? Ja mówię, ja? Ja mieszkam w San Francisco. Ja wsiadam w samolot i wysiadam w normalnym świecie. Czyli nie w świecie bezproblemowym, patrzcie na nasze wybory. Nie w świecie, który się nie boryka z różnymi rzeczami. Ale moje jestestwo jako Żydówka nie jest żadne. Ja w życiu nie odczułam uncji antysemityzmu. Ja to mówię po 45 latach. I to jest ważne. To nie to, że ja nie mówię, czy mówię, czy coś. To jest takie normalne. Oni tego nawet nie rozumieją. I to wszystko jest fajnie. Jak moje córy chodziły do szkoły, tam gdzie mieszkaliśmy, to zdaje się, że byliśmy jedyną żydowską rodziną w tym. Jakby zdaje się, bo to jest takie jakieś normalne, wszystko nikt o tym nie mówi. A do synagogi nie chodzimy. To ja chodziłam tam na różne żydowskie święta i robiłam, ja wiem, homentaszy nauczyłam. Opowiadałam historię o powstaniach Makabi, na Pejsach jakieś. To ja byłam ta rebecen w szkole. I któregoś dnia dyrektor szkoły do mnie podchodzi. Święta się zbliżały, znaczy Bożego Narodzenia, to znaczy było wolne w szkole. I on mówi, wiesz Sabina, my cię musimy przeprosić. Bo popełnialiśmy straszny nietak w stosunku do ciebie przez ostatnie kilka lat. Jaki nietak? Mówi, my nazywamy takie, jest, dzieci tam śpiewają na zakończenie roku szkolnego przed Nowym Rokiem, jakieś przedstawienie, każda klasa coś robi. I on mówi, myśmy to nazywali Christmas Pageant. Mówi, od dzisiaj to nazywamy Holiday Performance. I nawet nauczyli dzieci śpiewać jakąś chanukową piosenkę. Ja myślałam, że to jest trochę śmieszne, ale w gruncie rzeczy bardzo sympatyczne. A oni tak z rozpędu Holiday Pageant, czy Christmas Pageant. Także... Jeżeli ktokolwiek... Stanowczo w Ameryce są rasistowskie środowiska i nie mamy bezproblemowej sytuacji, ale bycie Żydem nie jest problemem. Wręcz przeciwnie. Łukasz Kos mówił, że jak ważna jest ta książka i że jedna z najważniejszych rzeczy się... Ja też uważam, że zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Kral, ta opowieść o garstce walczących, która bierze w swoje ręce odpowiedzialność, twoja książka o wygnaniu, dlatego ona jest tak przejmująca, że to jest twój osobisty głos, który z żadnej premedytacji się nie narodził, tylko widocznie potrzebował czasu, żeby mieć
mieć swoje ujście jest tak ważne, ale... Państwo jesteście świadkami, on mnie wymienił w jednym zdaniu z Hanną Kral. Państwo jesteście świadkami. Jeżeli Edku pozwolisz, to ja bym ciebie zapytał, czym dla ciebie jest ta książka Sabiny? Przecież ty znałeś tę historię, jesteś z tego pokolenia. Wiesz o wszystkim, o czym sobie... Tego, czego nie napisała, dlatego że my jesteśmy dwoma bardzo różnymi osobowościami. Natomiast bezwarunkowo to, co ona zrobiła, to stworzyła dla mnie, człowieka niewierzącego, rodzaj Biblii. To znaczy, czytając ją, ja poznaję istotne postacie, nieistotne postacie. Natomiast ten tenor całej książki, wyzwanie w pewnym sensie, jednocześnie jak się łagodny ton, bez tego, że ona mięknie, ona jest dość masywnie mocna w swoim wyborze słów, to otwiera czytelnikowi możliwość zastanowienia się nad tym, co w tej Biblii, jeżeli cokolwiek przemawia do ciebie jako do osobnika, co się nie nadaje, powiedzmy, do rozprzestrzeniania, tylko że jest to indywidualne uczucie. Po jakimś czasie wszystkie nasze emigracyjne formalności zostały załatwione i wyznaczono datę naszego wyjazdu do Detroit. Na ostatnie tygodnie zwolniłam się z pracy i pojechałam z braćmi O'Donner z Warszawy autostopem na wyprawę wzdłuż i wszerz Włoch. Zwiedzałam, co się dało. Już teraz z włoskim paszportem bezpaństwowym w kieszeni. Gadałam po włosku, jakbym robiła to od urodzenia. Przejechaliśmy całą Italię, od szwajcarskiej granicy na północy do głębi Sycylii na południu. Podziwialiśmy greckie świątynie w Agrygencie i to, że Etna wciąż się żarzy i te pulchne dziewczyny, które w obcisłych bluzkach na wysokich obcasach balansują zgrabnie na szpokocich łbach i spoconych, przystojnych mężczyzn i całe wsie siedzące wieczorami na gankach domów. Jak to na autostopie, spaliśmy gdzie się dało, raz nawet u piekarza w jego własnym łóżku, które było wolne w pewnych godzinach, kiedy piekarz wstawał w środku nocy, żeby robić chleb. Potem pomagaliśmy mu ten chleb rozwozić po okolicznych wsiach. Taka była nasza umowa qui pro quo. Pewnego wieczoru nie mogliśmy znaleźć miejsca na nocleg, położyliśmy się więc na trawie pod gołym niebem. Rano obudziła nas miła pani, mówiąc, że śpimy na jej trawniku. Rzeczywiście, teraz to widać, rozłożyliśmy się w śpiworach na ślicznym, zadbanym gazonie. Nie odchodźcie, chciałam was zaprosić do domu, przecież mamy łóżka. Zostaliśmy tam kilka dni. Kiedy przyszła pora wyjazdu, nasza gospodyni razem z mężem stanęli z nami przy autostradzie i przepytywali zatrzymujących się kierowców, żeby mieć pewność, że dobrze trafimy. Wybrali, bo przejęli inicjatywę bez reszty, rybaka z Lampedusy o czarownym imieniu D'Amore, czyli miłosny. Wędrował od jednego targu rybnego do drugiego, kontraktując dostawy. Podróżowaliśmy z nim kilka dni, dotrzymując mu towarzystwa i opowiadając sobie nawzajem nasze historie. Nasze opowieści nieoczekiwanie okazały się bardzo ciekawe. D'Amore przejął się historią studenckich strajków, pewnie wyobrażał nas sobie na barykadach. Rozstaliśmy się w Neapolu, skąd on jechał dalej na wschodnie. Właśnie będą pytania, tylko chcę powiedzieć, że pani Krystyna Janda o 14 ma próbę i umówiliśmy się tak, że wyjdzie około 13:30, więc bardzo serdecznie, momencik jeszcze mam, ale chcę ci to zasygnalizować i bardzo dziękuję, bo to naprawdę niezwykłe było. I już oddaję mikrofon. Pani miała pytanie, tak? Wydaje mi się, że wiele osób. Ja wróciłam ze strachem. Pani wróciła ze strachem. Pani wróciła do Polski ze strachu. Tak, ja byłam
parę rok we Francji, w 1958 roku w Lublu, z wielką wow. To mi przypomina tą historię, kiedy Żydzi jechali do Palestyny i statki na Morzu Śródziemnym się mijały, ci, którzy jechali do Palestyny i ci, którzy wracali z Palestyny i nawzajem się wszyscy pokazywali kuku. Strach. Wie pani, ja osobiście nie znałam strachu. Ja pamiętam te momenty na uczelni w czasie strajku, ja pamiętam to siedzenie w nocy, przepisywanie ręcznie tych jak to się nazywało, deklaracji 10-punktowych. Ja pamiętam, że ktoś grał na fortepianie Chopina. Ja bym powiedziała, że to były momenty wzniosłe, trudne, ale ja nie wiem, czy ja czułam strach. Wręcz przeciwnie, jak któryś z kolegów którejś godziny powiedział do mnie: ty Sabinka, chyba idź do domu. My siedzimy na uczelni wszyscy razem, polska sprawa, to jest nasza sprawa. On mówi: ty Sabinka, idź do domu. Co znaczy iść do domu? No, aresztują Żydów. I jeszcze jakiś taksówkarz mnie wiózł za darmo i jeszcze się pytał, czy jeszcze gdzieś potrzebuję jechać, to on poczeka. I to wszystko było jakieś takie wzniosłe, bez strachu. Ale mnie się wydaje, że strach czuli ci, którzy ukrywali swoje żydowskie pochodzenie i bali się, że to jakoś wyjdzie. To był strach. Ten wielki, brudny sekret, że oni są Żydami, a tu jakiś... Nawet nie wiem, czy ludzie na stanowiskach, ale byli tacy, jacyś wojskowi, ludzie, których całe kariery, całe życie polegały na tym, że oni gdzieś tam należeli, a jako Żydzi nie mogli tam należeć. Ja sobie wyobrażam, że to byłby strach. W Detroit, tam gdzie ja wylądowałam, okropne miejsce, bardzo Państwu nie polecam Detroit. Było nas raptem tam kilka godzin, rodzin, wszyscy z przypadku. Ja nie wiem, czy ktokolwiek tam odczuwał strach. I córa się mnie pytała tuż przed wyjazdem teraz, zdając sobie sprawę, że w Polsce się takie dziwne rzeczy dzieją. Ona mówi: mama, nie boisz się? Nie. Ja jakoś taką mam straszną wiarę w mój amerykański paszport. Nie boję się. Mnie jest bardzo dobrze z Państwem. Też świat obleciałam wiele razy. Z powodu pracy, dla przyjemności, ale przede wszystkim z ciekawości. Rodzicom pomagałam do końca. Jeździłam do nich do Detroit, tłumaczyłam ich rozmowy z moim mężem i dziećmi. Mąż chciał się do nich zbliżyć bardziej, ale bariera między nimi była nie tylko językowa. Kiedyś poprosił mnie, żebym zapytała tatę, jak przeżył wojnę. Tata nie zrozumiał, o co chodzi. Jak przeżyłem? O który dzień, on pyta. Pochowałam rodziców po cichu, po żydowsku, po Nowosielcach, Sanoku i Jaworowie, po Syberii, Uralu i Berlinie, po Wrocławiu, Wiedniu i Rzymie, wreszcie po Detroit, spoczęli w końcu w San Francisco, z daleka od czegokolwiek, co znali, ale w miejscu, gdzie będziemy ich zawsze odwiedzać. Złożę na ich grób kamienie z całego świata, ze świata, którego nie zobaczyli. Żydzi zawsze kładą na grobach kamienie zamiast kwiatów, a w ten zwyczaj wplatam ciche wieści o tym, że jeżdżę, widzę, chłonę i że o nich pamiętam. Kiedyś i my będziemy tam pochowani. Zawdzięczam to Edkowi, mojemu drugiemu mężowi. Namówił mnie, żeby kupić miejsce na tym cmentarzu, widząc,
jak się zapełnia. Ojciec Edka nie ma grobu, zastrzelili go Niemcy w Tarnopolu pod koniec wojny, kiedy wyszedł z bunkra, w którym się ukrywał, by szukać jedzenia dla ciężarnej żony. Żałuję, że moi rodzice nigdy Edka nie poznali i żałuję, że nie widzą tego rozgardiaszu przy naszym stole. Spaliby może spokojniej, z uśmiechem. Nie mam żadnych wątpliwości, kim jestem i gdzie przynależę. Był czas, kiedy miałam nadzieję, że Polska wyciągnie do nas rękę, że w skrzynce pocztowej znajdę polski paszport i jakieś słowo, choćby wybacz. Ta książka powstała przypadkiem, na skutek zbiegu okoliczności. Może jest rozliczeniem mojego polskiego życia. Kiedyś tam mieszkaliśmy. Przynależeliśmy tam i było nam z tym dobrze. Potem nas wyrzucili. Na ten komentarz i na to pytanie, które zostało zadane przed chwilą. Jak piszesz o 68 roku, zwłaszcza o polityce, o której Łukasz wspomniał, że to jest główna narracja o marcu 68 roku. Jak piszesz o polityce i o tym, co się działo w Polsce, to wracasz do takiego swojego zdziwienia, że atak na Izrael nie kojarzył mi się z atakiem na mnie. Tak. To znaczy, że to, ja myślę, że to się z tym brakiem strachu wiąże, o którym mówiłaś, że ty tej sprawy politycznej w jakimś momencie nie kojarzyłaś z atakiem na siebie. A rodzice? Pytanie jest to. Rodzice to ja tak do końca nie wiem, bo ja myślę, że jeżeli czuli jakieś takie rzeczy, które ich przerażały, to może by mi nie mówili o tym. Może sobie gdzieś tam szeptali po nocy. Raczej strach, to inny temat, ale raczej rodziców strach przed Ameryką. Ja pamiętam jakieś takie szeptania między nimi w nocy w Rzymie. Jak oni sobie dadzą radę w tej Ameryce? Co będą robić w tej Ameryce? To my nie byliśmy zamożni, ani nie mieliśmy pieniędzy, ani moi rodzice się nie nadawali do interesów, ani a co będzie, jak się rozchorują, a w Ameryce za lekarzy trzeba płacić. A moja mama bardzo lubiła chodzić do przychodni na podwalu i kręcić te lekarce zagonionej głowy. Te wszystkie panie tam siedziały w poczekalni. A ja się bardzo trzymałam z daleka od polityki w tej książce. Może Łukaszu, to jest to. Dla mnie było ważne powiedzieć, co ja czułam, co myśmy czuli i co się działo. Ja nie jestem politykiem, nie jestem politologiem. Uważałam, że stanowczo dużo było powiedziane na temat sytuacji politycznej wtedy, że ja nie mogę dołożyć autorytetu do tego i w związku z tym trzymałam się z daleka od polityki. I może dlatego nie czułam strachu wtedy, bo ja się czułam częścią wszystkiego, co się działo. Czego się bać? To, co się działo, to była moja codzienność. Ale rodzice się chyba bali Ameryki. I wszystkie ich strachy się okazały słuszne. Ten moment też takiego wyzwolenia twojego, prawda? Bo tu mamy dużo o godności i o... Bardzo dziękujemy, Krystyna Janda, bardzo dziękujemy. O godności i o upokorzeniach, ale przed takim moment w Ameryce opowiadasz o rozmowie z taką opiekunką organizacji żydowskiej, która ty masz wrażenie, że szef zaczyna cię molestować i nie wiesz, jak na to zareagować i radzisz się tej opiekunki, która na to właściwie jakoś zupełnie idiotycznie odpowiada. I to jest ten moment, kiedy ty się z wszystkiego wyzwalasz. Tam nawet takimi wielkimi literami piszesz, nie jestem już emigrantką. Tak.
bycie emigrantką to nie jest łatwe bycie, proszę Państwa. To jest w dalszym ciągu kwestia zależności i uzależnienia i wdzięczności za to, że ktoś się mną opiekuje i ktoś mi mówi, jak następny krok postawić. I w gruncie rzeczy jeszcze się nie zaczyna być sobą, bo emigranci są tym, czym się ich definiuje. A ja faktycznie miałam takim, pracowałam w biurze architektonicznym jako kreślarka, bo ta pani z Jewish Family and Children's Services pyta, co ty umiesz robić. Ja nic nie umiem, byłam na trzecim roku studiów. To co tam robisz? Ja między innymi wspomniałam, że kreśliliśmy. A, jesteś kreślarką. Znaleźli mi pracę w biurze architektonicznym. I tam siedzieliśmy na takich stołkach architektonicznych, te duże deski przed nami. To już teraz wszystko wygląda inaczej, oczywiście się robi w komputerach i tak dalej. Ale wtedy siedziałam i ten właściciel tej firmy, Żyd, który najwyraźniej udogodnił sytuację, przyjmując mnie do pracy, ja uważałam, że on się o mnie ociera. On tak przechodził, tam było dosyć ciasno, nie było dużo miejsca między mną, moją deską, a tą deską z tyłu za mną. No i coraz wyraźniej, że on się o mnie ociera. Ja się bałam do niego cokolwiek powiedzieć. Nie mam się kogo poradzić, ja nikogo nie znam. Ja nie mam się kogo poradzić, ja jestem tam sama. To decyduję, wzięłam pół dnia wolnego i decyduję pójść do tej pani z Jewish Family and Children's Services i jej opowiem. Ona mnie wysłuchuje i wtedy kwestia, powiedzmy, sexual harassment, to w ogóle kto o tym mówił i to. Ja po prostu miałam niesympatyczną sytuację. On się o mnie ociera i ja tak to tej pani opisałam, a ta pani się przeraziła, mówi, taką dobrą pracę ci znaleźliśmy. O to chodziło, ona chciała, żebyśmy się urządzili i znaleźli mi dobrą pracę. I ta praca jest dobrze płatna, oni mi ciągle podwyżki dają, bo ja dobrze kreślę. A to była dla mnie bzdura, tam się kreśliło w ołówku, a w Polsce trzeba było w tuszu, na pergaminie. Tak, tak. I to było tak, jak moja mama z tą administracją, o którym Remek wspominał, że się wściekła, bo jej kazali zapłacić do końca miesiąca. Mnie się wtedy przepełniło. Ona mówi, taką dobrą pracę ci znaleźliśmy i ona ma swoją rację, ona nie, a ja szaleję, bo ja sobie myślę, wyliczam, leżę w nocy i wyliczam, ile dni, miesięcy mi potrwa, żeby kupić dwa samochody, nie jeden, a dwa samochody. I się wstydzę pisać komuś list o tym do Polski, bo po prostu pomyślą, że ja zwariowałam nagle, samochody mi latają po głowie. A ja siedzę w autobusie 4-5 godzin dziennie dojeżdżając, a potem jeszcze jeżdżąc na uczelnię, jak zacząłem jeździć na uczelnię, to wszystko autobusem i sobie przeliczam, mogę odłożyć dolara za godzinę czy coś tam. Ile czasu mi potrwa, żeby kupić jakiś samochód, a drugi trzeba dla rodziców, a tata nawet nie umie prowadzić samochodu, oni biedni tam po ciemku wychodzą na ten przystanek autobusowy, się trzymają za rękę i idą do tej fabryki, gdzie pracują. A ona mi mówi, znaleźliśmy ci taką ładną pracę, to znaczy, co ja mam, tolerować tego faceta? I ja wtedy szaleję, nie dlatego, że byłam taka harda, ale z braku wyboru, z braku czegokolwiek. Nienawidzę tego, że ja muszę tutaj grzecznie kiwać głową, nienawidzę tego, że ktoś sugeruje, że może ja się mam z tym zgadzać, że ten facet się o mnie ociera. I taki moment właśnie, takie crescendo, że ja wtedy sobie myślę, niech cię szlak trafi, ja nie chcę być emigrantką, ja nie umiem tego, ja nie umiem, wyjechałam z Polski, żeby nie być upokorzoną, ja nie będę upokarzaną w Ameryce. I wylatuję na tą ulicę, tam jest pusta ulica w tym Detroit, bo wszyscy w samochodach, ludzie się mają chodzić po ulicach. A ona ze mną biegnie i coś tam jeszcze krzyczy, ona nie chciała źle, ja wiem, że ona nie chciała źle, ale ja już nie wracam. Ja nie wracam do tego, że trzeba się na coś zgadzać, na co ja się nie mogę zgodzić. I przestałam być imigrantką. Zaczęłam moje życie jako Amerykanka. Jest w
tej książce też takie zdanie, a właściwie takie hasło Tikkun Olam, leczenie świata, ulepszanie świata. Ja myślę, że takie spotkania to czynią. Wszyscy jesteśmy bardzo poruszeni. Ta książka zawiera dużo więcej jeszcze i opowieści, i emocji. I naprawdę trudno się nie utożsamić z jej autorką, a zarazem też bohaterką tej książki. Wydawnictwo Austeria wydała to wznowienie, można kupić. Zachęcamy. Sabina Baral będzie książkę podpisywała. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę, która naprawdę jest wyjątkowa i cieszę się, że w tym cyklu Bagaże Kultury mogliśmy się z Tobą spotkać i w Austriackim Forum Kultury. Jeszcze raz dziękuję panu dyrektorowi Martinowi Majselowi, Ernestine Bajek i pani Jolancie Żukowskiej za tę gościnę w czasie ogrodzenia Teatru Żydowskiego. Jeszcze takim uogólnieniem zamknąć tego. To są moje refleksje, ale chciałam pani powiedzieć, że bardzo płakaliśmy, kiedy nasi znajomi, znajomi naszych rodziców wyjeżdżali w 68 roku. Także tylko tyle. Dziękuję pani. Ja nie, Sabino, za ciebie, ale tylko chcę powiedzieć, że to jest bardzo osobista książka, która rzeczywiście jest głosem tego pokolenia i głosem tego pokolenia, który jest bardzo donośny i bardzo Ci dziękujemy za tę książkę. Myślę, że ona będzie bardzo długo żyła i w ogóle powinna być lekturą. W ogóle powinna być lekturą, bo Ty takie zdanie mówisz w swojej książce, opowiedzcie to swoim dzieciom. Bardzo Ci dziękujemy i bardzo Państwu dziękuję. Ja Państwu chcę powiedzieć również bardzo dziękuję Remkowi, bardzo dziękuję ludziom, którzy nam udostępnili tą salę w tym trudnym momencie. Ja tłumaczę teraz tą książkę na angielski. To jest może ten definitywny akt mojej emigracji. Już jak tą książkę przetłumaczę na angielski, to moje dzieci ją będą mogły czytać i wtedy już tak naprawdę do końca zamknę za sobą drzwi. Ja jeszcze mogę zapytać. Chciałam zapytać pani Sabino o tej pasji życia pani podróżniczej na zakończenie. Czy planuje pani wydanie książki ze swoich podróży, bo na Facebooku zamieszcza pani fantastyczne zdjęcia, które są pasją moją, podróżniczą. Także chciałabym jeszcze doczekać, żebyśmy się spotkali też w tym może większym gronie z podróżniczą książką. Bardzo dziękuję. Mój wydawca, ci ludzie w Austrii bardzo mają nadzieję, że ja napiszę książkę. Nie napiszę, ale jakoś skomponuję książkę z moimi zdjęciami i coś tam o podróży, bo to będzie lżejsza tematyka. Pisz, w każdym razie pisz. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Śledźcie Państwo repertuar Teatru Żydowskiego, bo teatr gracie. 18 jest znowu Skrzypek na dachu na Placu Grzybowskim. Pani Krystyna Janda ma 14, czyli chyba pojutrze promocję swojej książki w Empiku, to Państwu podpowiadam też, gdybyście chcieli pójść. Bardzo jeszcze raz dziękuję. Miłej niedzieli. Wszystkiego dobrego. A podpisywać będzie Sabina tutaj przy wejściu do tej sali.